Wiecie, że grupę leków przeciwdepresyjnych, które wbrew sugestywnej nazwie stosowane są też w wielu innych zaburzeniach psychicznych, tylko w zeszłym roku w samej Polsce wykupiło ponad 1,5 miliona osób? Zauważalna liczba, prawda? I nie mówię tutaj o ziołowych wspomagaczach nastroju, które piją nasze babcie. Po tak rozumiane medykamenty sięgać ma nawet 5 milionów mieszkańców naszego kraju. Te 1,5 miliona to poważne leki na receptę zapisywane przez psychiatrów. Będę dzisiaj dość statystyczny, to o 60% więcej recept niż jeszcze 10 lat temu. Niepokojące? To teraz doleję oliwy do ognia. Liczba ta wzrosła przede wszystkim w grupie osób poniżej 18 roku życia, a więc nieletnich. Dlaczego zaczynam od tych liczb? Czyżbym był przeciwnikiem stosowania antydepresantów? Nie. Rozumiem jednak dość dobrze, dlaczego jest to temat kontrowersyjny często szkodliwie spłycany i dlaczego dyskusja o nim wraca raz na jakiś czas jak bumerang. Ostatnio za sprawą Roberta P., słynnego polskiego kanalarza, podrywacza i jak się niestety okazuje też myśliciela, który z każdą swoją publiczną wypowiedzią wychodzi ostatnio na coraz większego abstrahuja. Dla żyjących w błogiej nieświadomości jego istnienia zaznaczę tylko, że tenże internetowy mędrzec zgrzytnął ostatnio coś o tym, że ludzie biorący antydepresanty to tak naprawdę narkomani, którzy się tylko oszukują, że narkomanami nie są. On jak zaznaczył, czuje się o tyle lepszy, że przynajmniej się nie oszukuje i wezbrała fala komentarzy. Barwnych wypowiedzi typowego influencera było oczywiście więcej, ale szczerze mówiąc szkoda mi swojego i waszego życia na ich analizę, więc zostańmy przy tym co warto omówienia. Ktoś zapyta. Nie wiedział, ale się wypowiedział. I co z tego? Wielu tak robi, po co strzępić wyświetlenia? Otóż interesujące jest samo w sobie, że wątek celebryty, przebrzmiałego aktora, dziennikarza albo nabrzmiałego twórcy internetowego, który palnie coś głupiego, akurat o antydepresantach, czy samej depresji, powraca do nas praktycznie co roku, jak Polska jesień albo deszcz w marcu. Pod koniec, na przykład, 2022 roku, zabłysnęła na chwilę w tej dziedzinie chociażby Beata Pawlikowska, polska podróżniczka, pogodynka i w sumie też na P, pisarka, ale co do tego są największe kontrowersje. Pani postanowiła się jednak podzielić swoją mądrością na temat depresji, bo przecież sama miała z nią jakieś doświadczenia, a jak wiadomo, skoro sprawdziłem coś na sobie, to jestem dość kompetentny, żeby wiedzieć, co jest najlepsze też dla innych. No dobrze, to jak jest w końcu z tymi antydepresantami? Pomagają czy szkodzą? A co jeśli nawet pomagają, ale mogą też uzależniać? Był Pasut Pawlikowska, czas na Polikowskiego. Tak mam w dokumentach, zostańcie jeszcze chwilę ze mną. Z dziennika człowieka dość absurdalnego: antydepresanty ratują życie, ale cukierki to to też nie są. Na start sprawa oczywista. Dlaczego pieprzenie medialnych osobistości w stylu pasutów czy poważniejszych pogodynek jest tak szkodliwe? Bo leki przeciwdepresyjne są w wielu przypadkach depresji nie tylko niezbędne, żeby poprawić stan pacjenta, ale też niejednokrotnie ratują jego życie. W ogromnym skrócie i uproszczeniu depresja to nie tylko odczuwanie smutku czy braku motywacji, to przede wszystkim zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu i chociażby jego neuroprzekaźników. Im dłużej zaś trwa ten stan, tym bardziej cały system, np.. Regulowania nastroju, ale też innych ważnych funkcji życiowych, jak snu czy odczuwania głodu, zostaje wykrzywiony. Między innymi dlatego słynne, już na szczęście mocno wyśmiane, porady w stylu: nie bądź smutny, spójrz na życie z innej strony, weź się za siebie i najlepiej idź pobiegać. Nie działają, czy raczej działają, ale z równą skutecznością jak naprawa samochodu z zepsutym silnikiem poprzez przemalowanie mu lakieru. Kiedy mózg się popsuł na poziomie neurochemicznym, często w pierwszej kolejności należy na niego zadziałać neurochemią właśnie. Tutaj często padają jednak argumenty, i zaznaczmy to, wcale nie głupie, że antydepresanty przecież nie leczą depresji, zwalczają tylko jej objawy, nie są więc prawdziwym lekarstwem. I uwaga, tutaj następuje sytuacja niewygodna dla naszych umysłów, bo jest to zarówno prawda, jak i błąd w myśleniu. Bo faktem jest, że antydepresant nie wyleczy przyczyny depresji, tego, że czyjś mózg zaczął funkcjonować w dany sposób, zaleczy tylko objawy, np. odczuwany smutek i brak motywacji. Przykłady pierwsze z brzegu, bo stan jest dużo bardziej oczywiście złożony. Tylko żeby uniknąć błędu w myśleniu, trzeba zrozumieć, że bez tego zaleczenia zabranie się za prawdziwy problem jest często niemożliwe. Antydepresanty bywają więc pierwszym niezbędnym krokiem. Żeby dorzucić wam sugestywnych obrazów, niektóre badania stwierdzają wręcz, że chorowanie na depresję zmienia rzeźbę naszego mózgu. Mózg staje się niejako organem depresyjnym. Im dłużej chorujemy, tym trudniej nam wyzdrowieć. Dlatego żeby w ogóle mieć szansę wyrwać się z błędnego koła, musimy postępujące zmiany zatrzymać, pobudzić nasz mózg właściwymi substancjami, których mu brakuje, zanim nauczy się niejako na nowo produkować je sam. Ok, kogo miałem przekonać, że leki na depresję są ważne, tego przekonałem. Kogo mi się nie udało, i tak już mi się nie uda, bo wie lepiej. Czas jednak na drugą, być może ważniejszą nawet część. Dużo ludzi dość zdroworozsądkowo obawia się, że jeśli mózg przyzwyczai się do wspomagania, to buzie nie będzie wcale miał ochoty działać już sam. Nastąpi uzależnienie, o którym, jeżeli podejrzewać go o głębsze myśli, myślał chyba Robert P. Czy tak jest jednak w rzeczywistości? Wedle badań nie. Jeśli cała kuracja antydepresantami przebiega pod nadzorem lekarza, on też kieruje odstawieniem ich, które musi być zawsze stopniowe, do żadnego uzależnienia nie ma prawa dojść. Tym, co jest jednak najbardziej problematyczne, skąd najczęściej biorą się poglądy, że ktoś się uzależnił, jest nierzadka niestety obserwacja, że po odstawieniu lekarstw na depresję stan pacjenta się pogarsza. Depresja nawraca, a więc jednak uzależnienie. I znów problem leży gdzieś indziej, ale trzeba na niego spojrzeć z otwartą głową, co jak wiemy bywa niewygodne. Jak pokazuje miażdżąca większość badań, leki przeciwdepresyjne są często niezbędne w terapii chociażby depresji, ale rzadko są wystarczające. Przypominam niegłupi argument, one nie leczą choroby, tylko jej objawy. Rzetelny psychiatra zazwyczaj oprócz leczenia farmakologicznego zaleci swojemu pacjentowi też psychoterapię, ale oczywiście nie zmusi go do niej. I tu jest niestety trochę pies pogrzebany. Oczywiście nie uważam, że ktokolwiek powinien być zmuszany do psychoterapii. Żarówka musi przecież sama chcieć się zmienić, jak żartują terapeuci, ale też znam się trochę na ludzkiej naturze. Dużo łatwiej niestety wybrać się po leki, niż oprócz wykupienia recepty zabrać się za kompleksową pracę nad swoim życiem, za prawdziwą zmianę, kiedy na przykład lekarstwa stworzą nam przestrzeń, żebyśmy mogli nad nią popracować. Zatrzymam się na moment w tym miejscu, bo sam jestem ambasadorem ważnego projektu, który wiem, że z czystym sercem mogę polecić każdemu, kto jednak nad psychoterapią się poważnie zastanawia. To Pleso, bardzo praktyczna platforma oferująca psychoterapię online. Nie jest to jednak po prostu kolejna strona typu baza terapeutów. Pleso wyróżnia się specjalnym algorytmem, który pomoże Wam dobrać najlepszy nurt terapeutyczny i terapeutę do Waszych potrzeb, kiedy tylko wypełnicie krótki test. Wiem, że to częsty problem, bo nieraz piszecie do mnie, jak wybrać terapeutę, gubicie się w nurtach i szkołach terapii. A pleso w tym bardzo pomaga, więc odpada kolejna wymówka, którą wiele osób stosuje, że w sumie to by poszło, bo chce coś zmienić, ale nie wie do kogo, gdzie, albo w ogóle się boi. Swoją drogą terapia online ma swoje ograniczenia, ale dużym plusem, szczególnie na start, jest jednak to, że można z niej korzystać w komfortowym zaciszu naszego własnego domu. Jeśli myślicie nad terapią i chcielibyście spróbować online, to poznałem ludzi z zespołu Pleso i z czystym sercem polecam. Można też dostać 40% zniżki na pierwszą sesję na kod absurdalny, więc przyda się na coś i oglądanie mojego kanału. Link do ich oferty znajdziecie w opisie tego filmu, a ja zapraszam Was też na ich Instagram po więcej wiedzy o terapii. Wracając jednak do antydepresantów i ludzkiej natury, warto pamiętać o jeszcze jednym problemie: i uważam, że jest to niestety pewne zagrożenie płynące z ich nieodpowiedzialnego stosowania. Wielu ludzi szuka pomocy, kiedy w ich życiu robi się już naprawdę źle, kiedy dopadnie ich rzeczywisty kryzys. Idą wtedy na przykład do psychiatry, bo już nie mogą ze sobą wytrzymać. Dostają lekarstwa, które są ważnym pierwszym krokiem na drodze ku lepszemu zdrowiu i życiu, i tutaj się zatrzymują. Dzięki lekom robi się bowiem znowu znośnie może nie jest dobrze, ale jest stabilnie prawdziwe zmiany zostawiają na później. Tak jest z terapią, ale nie tylko o czym też ludzie często przekonaliby się na swojej psychoterapii bo depresja nigdy nie bierze się znikąd jest często determinowana genetycznie ale też zawsze musi paść na podatny grunt. I tak, na przykład, ktoś choruje, bo żyje w toksycznych warunkach z dysfunkcyjną rodziną, w bardzo niezdrowym związku czy toksycznym środowisku pracy. Umysł i ciało takiej osoby wołają o pomoc i zmianę, więc zbiera się w końcu człowiek po pomoc, dostaje leki i w idealnym świecie zaczyna poważne zmiany. Ucieka z miejsca, którego wprost zabija, albo przynajmniej drastycznie w nim coś zmienia. No ale wiadomo, w jakim świecie żyjemy. Są antydepresanty, życie może jest toksyczne. Ale znowu znośne. Pod tym względem, i błagam, niech nikt tego nie odbierze jako krytykę nadzorowanego przez specjalistę stosowania lekarstw. Antydepresanty mogą zaszkodzić, bo pomogą znosić coś, czego znosić nie należy. To nie znaczy jednak, że nie należało się po nie zgłaszać. To znaczyło tylko i wyłącznie, że nigdy nie powinno się na pierwszym schodku poprzestawać. Ale do tego nikt was nie zmusi. Jeżeli problem was jakkolwiek dotyczy. Ja tylko uprzejmie zachęcam. PS, nie wyczerpałem tematu, ale też nie chciałem zarzucać Was zbyt wieloma wątkami. Myślę na przykład, żeby w innym filmie dotknąć naddiagnozowania depresji i nadmiarowego zażywania antydepresantów, wtedy kiedy nie są wcale niezbędne. Ale może macie jakieś jeszcze pytania lub wątpliwości? Dajcie znać w komentarzach. Obiecuję, że przeczytam. W temacie psychoterapii odsyłam Was też w sprawdzone ręce pleso. Link znajdziecie w opisie tego filmu, a jak jeszcze będziecie pamiętać o kodzie absurdalny, to na pierwszą sesję u nich dostaniecie aż 40% zniżki. Zobaczcie sobie ich stronę i Instagram. Uprzejmie, acz nienachalnie zachęcam też do zostawienia subskrypcji. Algorytm YouTube'a lubi jak rosną, bo inaczej nie poleca filmów. Ale o tym, czy warto ten film polecać dalej, no zadecydujecie już sami. Ja się żegnam, do następnego.